Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremlin, ze mną jest Huarix. I słuchajcie, to jest jakby druga część odcinka, chociaż nie wiem w której kolejności wyjdą, ale prawdopodobnie w tym samym dniu, o tej samej godzinie. Także jak obejrzycie tylko ten odcinek, to wbijecie oczywiście też na kanał Huarixa i obejrzycie drugą część odcinka, w którym mamy wielkie testowanie różnych najciekawszych enchantów, jakie są dostępne między innymi właśnie na magicznej krainie. No i dobra, mamy tutaj przygotowane 4 skrzyneczki. Pozostałe skrzyneczki wcześniej opróżnił Huarix. W każdej skrzynce znajdują się inne itemki i no będziemy je testować. Dobra, zobaczmy sobie, co my tu mamy. W ogóle powiem ci szczerze, że trochę mi to testowanie przypomina troszeczkę K-Dropa. A skoro już o tym mowa, ponieważ część z was gra w CSGO i chciałaby mieć jakieś fajne skinki, pamiętajcie, że na stronie kdrop.com z kodem PANGREMLIN macie 5% do doładowania. Link oczywiście w opisie. Moi drodzy, mamy pierwszy enchant, jakiego korzystamy, to jest jakieś utwardzenie 2. Oczywiście my skupiamy się tylko i wyłącznie na tych dodatkowych. To będzie 20% szans na uzyskanie Damage Resistance 2 4,5 sekundy po uderzeniu. Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, to Huarix mnie uderzy i mam 20% szans na to, że tego nie odczuję. Dobra, uderz mnie. Zwykłym mieczem? No tak, bez jakichś tam. Dobra. Mamy. Widzicie, odporność nam troszeczkę wskoczyła, aczkolwiek no 3 razy nas walnął i nie był w stanie zabić. Czyli enchant zaliczony. Po prostu słaby miecz, wiecie o co chodzi. Albo użytkownik. Możecie napisać w komentarzu. A propos, patrzcie. Przy okazji, mam, jak widzicie, 3,5 serduszka. Ja osobiście latałem z tym enchantem. O, i widzicie? Co kilka sekund, dokładnie co 5 sekund mam 35% szansy na przywrócenie 3/4 serduszka. I ten efekt był przekozacki, bo wiecie, jak czasem biegniecie i tam nawet skoczycie z tych bloków, tak, no to tracicie tam powiedzmy pół serduszka i to mega, mega oddaje. Więc ja osobiście bardzo polecam sam uzyskanie enchantu regeneracja. To jest akurat regeneracja 3. No i co, kolejny to jest zimna stal. 70% szans na zastosowanie slow diving przez 6 sekund na atakującego. Czyli wiesz co, chyba w takim razie ja, ty załóż tą zbrojkę i daj mi miecz. I zobaczymy, czy jak ja cię zaatakuję, to czy coś dostanę, jakiś efekt. Chociaż to muszę zamienić sobie. No. Dobra. Uderzenie. Okej. Okay. Wyczerpanie, czyli jak widzicie. Ale nie, tu chodzi o to, że ja dostałem efekt wyczerpania. O to chodzi, no, dobra. I działa. No. Czyli przy wyczerpaniu, co ja nie mogę robić przy wyczerpaniu w Minecrafcie? To tak w sumie nie ogarniam. Jezu, ja też nie wiem, szczerze, nie chyba. Dobra, napiszcie w komentarzu. Bo i tak jesteście pewnie mądrzejsi niż ja. Proszę cię, healnij mnie. Dobra, mamy łopaty. Łopata smelter, proszę cię, daj mi tutaj kilka bloków piasku. Dobra. I moi drodzy, jak widzicie, mam mam w ogóle 30% szans na odnalezienie skarbu w wydobytym bloku i 55% szans na wydropienie rudy lub bloku. Natomiast smelter mi przecież chyba przepala. Ej, ale co ty mi tu, o widzicie? Pada mi, ja sobie skupuję grzecznie piasek. Ale szkło ci by padało. No przepalone, jak przepalisz, no to to jest przekozacki. Mocno to łatwa sprawa, oczywiście wiesz, jak na przykład chcę sobie zrobić wieżowiec, tak? No to faktycznie gdzieś to może przydać, bo no wiadomo, zaoszczędzisz trochę. Telekineza. Przenosi wszystkie bloki bezpośrednio do mojego ekwipunku. No i dobra, zróbmy sobie tak. Czekajcie. Mieliśmy tą łopatę, jak widzicie, wykopiemy sobie tu i no nie sięgamy, tak? Natomiast w takim razie sięgnijmy. O, widzicie? I wszystko rzuca nam się
do ekwipunku. To jest, myślę, że przydatne, szczególnie jak wiecie, gdzieś tam chcecie jakąś, jakąś rzecz trochę poniżej, a nie chcecie na przykład schodzić do tej jaskini. No i te skarby, kurczę, no i mamy te skarby 5. W sumie nie, co to w ogóle jest? Co to ma znaczyć? Dobra, i zobaczę, czy ja kopię tą łopatą. I czy cokolwiek mi wpadnie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wykopaliśmy już, moi drodzy, prawie 2 staki ziemi. Czekaj. Aha, dobra. A, dobra. Dobra, już wiem, o co chodzi. Chłopie, już wiem, o co chodzi. To nie działa na wszystkie bloki. To jest... To trochę działa jak enchant szczęście. Bo z każdego żwiru dropnął mi krzemień. No, tak to działa. Także to jest akurat podatkie. Ciekawe, czy w takim razie jak... ale łopatą liści mi tak nie robi. Dobra. No dobra, no to ja to sobie tylko szybciutko tutaj, moi drodzy, wyrzucam. Dobra, moi drodzy, przechodzimy tutaj do motyk. Motyka. To jest akurat, to wiem, że działa. Replanner, automatycznie ponowne nasadzenie roślin po kliknięciu prawym przyciskiem myszy i zebraniu plonów. Tam mamy wodę. Proszę cię, daj mi mączkę kostną i daj mi jakąś marchewkę czy coś. Czyli sobie normalnie sadzimy. Wiadomo, muszę. No i patrzcie teraz na to, moi drodzy. Czekajcie, zabiorę te durne pochodnie. Czemu ja tego nie mogę zebrać? Halo? Co jeszcze? Aha, może. Co tu się wydarzyło? Czemu mi to nie zadziałało? No musisz tam. Już więcej nie mogę? Czemu ja nie mogę? Ty, może to na ziemniakach nie działa? Podaj. No przecież działa, podaj mi to. Patrz. To musi na zaoranej ziemi i patrz. No ale ja tego konkretnego chciałem. To musisz mieć, patrz. I widzisz? I ma. I sobie sadzę. To nie umiesz tego używać tyle. Aha, czekaj, a pokaż mi to jeszcze raz. Rzuć mi to, proszę. Bo być może jestem debilem i ja nie zrobiłem. Ja może złym przyciskiem myszy. Czekaj. Tam jest. Nie, no prawym, a ja lewym naciskałem. A, dobra. Okej, okay, tak. Wiesz co, bo ja myślałem, że po prostu zbieram. A ja po prostu pójdę pole. I wystarczy, że mam po prostu tą rzecz w eku i samo się sieje wtedy. Jak ten, dobra, bo ja myślałem, że po prostu jak zbieram automatycznie, to automatycznie mi to nie tylko zbiera, ale i ten. Dobra. No, może być. Nie mój faworyt w takim razie, ale może być. Chociaż na przykład fajnie to się przydaje przy automatycznej, tak? No bo automatyczną wodą zbierasz, tak? A tutaj to leci. Dobra, aha, czekaj, ja wrzuciłem. Dobra, weź. No dobra, wiecie, tutaj jak widzicie, po prostu to jest zwykły pośpiech, tak? No to jakby szału nie ma. Robi dokładnie to samo, jakbym miał, nie wiem, wydajność, tak? Więc to jest taki useless. No ale wiecie, to jest motyka, coś tu musieli dać, więc żeby nie było. No i dobra, lecimy dalej. A, ja mam jeszcze ten efekt pośpiech przez 10 sekund, nawet na innych rzeczach. Widzicie, jak szybko zapieprzam tą łapeczką. Dobra. Skończyło się. Cyk. Dobra. Dobra, no to co? Lecimy z... Jak widzicie, mamy mnóstwo siekier. A i w sumie liczę, że zdążymy to nagrać, bo w zasadzie za... Moi drodzy, za 20 minut, do 25 minut dokładnie serwer Magiczna Kraina edycja trzecia przejdzie do historii. Dobra. Z respy by mi jakiegoś... Tylko dajmy może dzień. Chodź tu, zrespy mi jakiegoś moba.
Jakiego chcesz? Wiesz co, może być na początek jakieś pasywne, a później zwykły zombiaczek, czy coś. Mam złodzieja 4, to jest 55% szans na zdobycie dodatkowych łupów z mobów, także zobaczymy. Dobra. Tyk. No tak. Tak powiedzmy, że chyba w miarę normalnie mi to dropi, tak mi się wrażenia. Że może jest trochę powiększone, ale jakiegoś już takiego mega szału nie ma, że nie zauważam tak, że nie wiem, że nagle mam 100 więcej, tak? No. Dobra. Lodowe trafienie, 75% szans na zamrożenie. Tutaj damy szansę uderzyć mnie Huarixowi, żeby wam pokazać, jak to działa. Huarix. Uwaga. No jak widzicie, mam tak wiadomo spowolnienie, no i efekt mrożona, ale nie tego z ekipy. Taki śmieszek. No i wiadomo, telekineza, czyli kolejny przedmiot, na którym możemy użyć telekinezy, czyli, aha, bo tutaj dość daleko, kopiemy na dość dużej odległości i rzeczy nam wpadają od razu do eku. Myślę, że to jest generalnie przydatne, bo czasami ile razy musieliśmy tak gdzieś tam schodzić po to, żeby coś tam wydobyć, tak, a tak to możemy po prostu z tego skorzystać. Dwukrotne uderzenie. Trzymaj. Trzymam. I tylko healnij mnie pierw. A, okej. I tak, moi drodzy, pierw uderz mnie. Okej, okay, zabrałeś mi ile? 5,5 serduszka. A teraz mnie healnij i uderz mnie zwykłą. Siekierą. Siekierą? Tak. Dobra. Ty waliłeś bez tego, bez. Tylko może uderz mnie bez kryta, wiesz? Obydwa razy bez kryta. Zwykłą? No. Zwykłą dostałem 4,5 healnij i tym. Co to było mi jedno serce? Tam na pewno był tylko ten jeden enchant? Czy tam jakiś wybuch był? Co to było? Wither 3. A, no to nieźle. No. No to żeśmy nie zauważyli. Dobra, kolejna chyba krona mnie możesz wykorzystać. Ale Parek, jak się cieszę, czuję z tym, że w końcu możesz mnie tyle pobić. Uderzyć cię? Tak, poczekaj, przypomnij, jaki tam mamy efekt, bo zapomniałem już. Masz, bo ja nie widzę. No tak. On nie widzi, ale to ja mam dostać ślepotą 3 i szałem. Dobra, mać. Dobra, ślepota mi od razu wskoczyła, ale szał nie. Szał mi żadnego nie zadaje. Teraz szał masz, bo zginąłeś. Ale nie, szał mi żadnego nie dodaje. No, wal mnie, wal. No. No. Nope. Tylko ślepotę dostaję. No cóż, smutek. Jeszcze raz. Ślepota. I w ogóle... Ciekawe, czy ten enchant działa, bo wiemy już, że na kilofie działał, wiemy, że na łopacie działał, ale mam enchant smelter 3 na siekierze, plus jeszcze niespodzianka, czyli 6,75% szans na zastosowanie losowego efektu mikstury na przeciwniku przy trafieniu. Ale pierw sprawdźmy sobie smelter, bo zastanawia mnie jedna rzecz, panie kolego. Kuźwa, weźmie stąd, wytepaj. Tepnij mnie! Co ten dzban tutaj samo? No dobra. Dobra, tam nie idziemy. Bo zastanawiam się, czy jeżeli na drewnie użyję smeltera, to przypali mi go od razu na węgiel? W sensie, wiesz, węgiel drzewny, ale nie widzę. No niestety, na siekierze to nie działa. No to dupa. Ale za to... spróbuj mnie tym uderzyć, tylko bij bez kryta, wiesz, żeby mniej zadać. Nic. Nic.
Okej. Okay. Bo teoretycznie masz tam te 6% szans. No. Na to, żebym... O! Coś dostałem. Tylko, że zdążyłeś mnie zabić. Okej. Okay. Okay. Chodź teraz. No, chodź. Dobra, mam. Mam spowolnienie. Dobra. Musiał mnie dwa razy hitnąć. Musiał. Musiałem. No. Nie, bita, to no. Już skończyłem, coś... no kolejna ciekera. A tu ciekawe, bo mam te. Tu efekt jakiś się wyświetla mi wokół, ale. Ale ja nie widzę żadnego efektu. Mogę cię Dobra, czekaj, niech mi. Healnij mnie, proszę. Ty się weź ten. Weź się, zrób się, się proszę się. Na kreatywa, no na surwa. Chodź, chodź tu. Cześć, healnę się tylko. Dobra. No. Dostałem zatrucie. No tak, bo to jest Venom 3, 60% szans na zastosowanie Poison 3 przez 5 sekund po trafieniu. Także. Ja go od razu dzwonię, przyszedł tak, kreatywa, no nie no. Także, no niestety. Znaczy, to myślę, że to jest akurat przydatna siekierka. Kolejna. Smelter, tu już patrzyliśmy. I jakaś Silk Chest. Drop chest and saves in the all its content. I nie do końca wiem, co to może oznaczać. Ty wiesz, co to oznacza? Dobra, zobaczę. Zrespy mi jakiegoś moba. Nawet może być zwykły zombie. Krowę ma. Ale chodzi mi też o... No cóż. Nie widzę jakiegoś takiego efektu wow. Mam wrażenie, że tobie chyba dropnęły te lepsze rzeczy. Tak mi się wydaje. No ale to, moi drodzy, musicie zobaczyć po prostu i sami ocenić w odcinku u Huarixa. Napiszcie mi później w komentarzach, kto napisze, że Huarix to gamoń i że moje rzeczy są i tak lepsze, to dostanie ode mnie serduszko. Co? Diamond 2 Confusion. Dobra, chodź, możesz mi uderzyć. Dobra, no masz. Nope. Healni. Za późno. To za gałgan. Dobra, mamy. Jak widzicie, stary pijany. Co mi bijesz, no gałganie? Dobra, wiecie co, ja sobie wyczyszczę tutaj licznik śmierci, żeby nie było, żeby tu ładnie... Co? Dobra. A, ty komendy wpisałeś. Dobra. Dobra, ale wiesz co, zróbmy teraz tak, weź mnie zrań. Dobra. Już mi wystarczy. I teraz patrzcie, moi drodzy, mamy enchant, który nazywa się Vampir 2. Ale ty mi nie bij ten z gałganiem. I patrzcie, ja biję sobie... Aha, no... Warixa się nie da bić. I... Widzicie, jak... biję nawet taką krowę. Mam trochę procent szans na to. Ile tam mam napisany procent? 20% szans na to, że to mi wraca serduszka. W ogóle czemu ty mi bijesz, gałganie? Ja tu się próbuję uleczyć. Daję ci boosta. Boosta? Boosta to dodają mi moi widzowie, bo zostawiają łapki w górę. Proszę cię, zostawcie łapki w dół. Ej, ale w ogóle teraz skam. Nagle przestałem dostawać te serduszka, bo widzieliście ten efekt na ekranie. No dobra. Coś generalnie to myślę, że to jest całkiem fajne, bo jak się na przykład z kimś klepiesz, tak, to no to masz większą szansę na to, że jednak trochę więcej HP odzyskasz. No.
Dobra. Czekajcie, mamy kolejny enchant. To jest wyciąg 2, 40% szans na zastosowanie głodu 2 przez 6 sekund. No i Huarix raz mnie trafi bez kret. No nic, ten, no. Już, czekaj, healuj. Nie udało cię, no. O, mamy. Już. Czyli tak jakbym z... Po prostu Huarix może mnie dzisiaj zabić. To to po prostu robi. Na koniec edycji to trzeba to robić. Wejdźcie do niego na kanał i go po prostu uplujcie. Twój kanał niech opluje. Zres mi tutaj pillagera. Meg jest taki, moi drodzy, że... Ale zombie pillagera? Pillagers jest napisane, czyli to są ci wojownicy tacy z tymi sztandarami. Poczekaj, oni są. Właśnie, Huarix taki znawca Minecrafta. Ja nie wiem, jak oni się nazywają, o. Ale po co ich kuźba tylu? No, dawaj, dasz radę, będę ci killował. Dobra. A masz regenerację, dobra. A plus jest też taki, że... mam całkiem sporo szans na to, że półtora razy większe obrażenie im zadaję, wiesz? No i drzew zginąłeś. No bo jakiś gałgan dostał informację: hej, respi jednego i respi milion. Dobra, dalej, bo mamy jeszcze 10 minut. Tak. A to nie ja trolluję. Dobra. Dwukrotne uderzenie i pierwsza pomoc. I daj mi tutaj proszę... osadnika zombie. Może być nawet tam dwóch czy trzech. O, widzicie, moi drodzy? Uruchamia się najazd. Ty, faktycznie! Ale... ale przypał! Ale przypał! Ale przypał! Myśmy zakończyli film najazdem. Jeszcze możemy przecież, tak musiał się spieszyć. Dobra, Wither. Mamy efekt. Wither 3. I ja, sorry, w ogóle gdzie oni się podzieli? Wszyscy nagle uciekli, ci wieśniacy. Gdzie oni uciekli? Obserwuję ich. Tu są za bloczkami. Ach. Ja nie wiem, gdzie są ci od najazdu. Ej, tu idą na ciebie. Od lasu. Od lasu. Próbuję ich zabić. Dobra. Ale wiesz co, nie zabiję ich. Może olejmy ich, bo póki co to są... Albo jednego oszczędź. No, ale... porażka, what the fuck. Po raz pierwszy mi się tego coś wysiedla. A faktycznie. Może dlatego, dobra, że dalej. Nasze życie to porażka. Dawaj, siekierę dalej. No ale efekt Wither, no to wiemy co robi. Więc całkiem spoko. Pierwsza pomoc, całkiem fajna. Jeszcze tu połączenie z dwukrotnym uderzeniem, dzięki czemu... ten. Dobra, magnes. Przynosi wszelkie łupy z mobów bezpośrednio do twojego ekwipunku. Dobra, weź mi z resp krowę. A ja w międzyczasie sobie opróżnię ekwipunek, żeby nie było, że skamujemy. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, jest sobie krowa. Ja mam pusty. Aha, i nie chwyciło mi. Nie chwyciło mnie, czyli to taki magnes, taki gówno magnes, szczerze mówiąc. A daj mi jednego zombiaka. Czekaj. Aha, bo to było jeszcze dodatkowo lodowe trafienie, ale... To masz ale... jeszcze krowę. Co tu się wydarzyło? Aha, no tak. Ale jak widzicie... Chociaż nie, tym razem... Tym razem przeniosło wszystko. Nie wiem, czy widzieliście. Ja byłem, wiesz, miałem pół serduszka. Ale nie wiem, czy widzieliście, że ja miałem... Tak, jednak przeniosło mi. Bo to chyba mi nie daje 100% szans na to. No, 75% szans, więc czasem scam, ale czasami przydatne. Dobra, moi drodzy. Przepalenie rudy bloku, ale to już sprawdzaliśmy. Dobra. Ślepota.
Masz, uderz mnie. No ale chłary, co ty robisz? Trołujesz, trołujesz. No, ślepotę mamy, ślepota jak ślepota. Moi drodzy, oczywiście tutaj będzie bardzo fajny efekt, czyli no, grom. Dawaj. Ale no włącz sobie surwa. Łe! Ach. Zaspokój się. Ej, mam na opie mam większy plecak. Tak, to normalne. Ale ciekawe. Dobra, no i co? Ostatni jakiś Bane of Newspan. 100% szans na infikt. Dobra, że jakiś mam 100% szans na to, że mobom z Netheru zadam dwa razy więcej damage'u. Dobra. To weźmy, że mi to zrespisz. Pierwszy zabiję zwykłym, zobaczę. No, okej. Okay. Mamy. I raz, dwa, trzy. Trzy razy potrzeba i zobaczymy teraz. Raz, dwa. Czyli działa. Ty, w ogóle jeszcze mi dropnęło jakiś złoty miecz z wampirem z 15%. To jest wampir 1, 15% szans na uleczenie się o 3,5%. W ogóle wampira chyba nie mieliśmy na mieczu u ciebie. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądały inne enchanty właśnie na mieczu, to właśnie musicie wbić na kanał Quarixa. W ogóle czemu ja mam tak śmiesznie tą strzałę? No nic, moi drodzy, tak jak to słońce za moimi plecami zachodzi, tak i powoli za dwie minuty, za trzy zachodzi magiczna kraina. Ja dziękuję w imieniu swoim oraz innych twórców, że byliście tutaj z nami. Aha, no i zgasił. No to elo.